Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Wasz przyjacielski gracz sąsiedztwa Akira. Dzisiaj zrobimy krótką serię, w pewnym sensie dwuodcinkową. Będzie to Unfinished Swan. Dzisiaj będzie odcinek pierwszy. Jest to gra od ludzi, którzy stworzyli, a jeśli się nie mylę, Flower, Flow i na pewno Podróż, The Journey. Są to takie pewnego typu artystyczne gry, jak ja je nazywam. Nie przygodowe, ale takie artystyczne, w taki pewien sposób miłe. Można raz zagrać, zobaczyć. Bardzo fajne, z pewną taką fabułą nietypową. No i Unfinished Swan jest bardzo fajną grą. Bardzo mi się spodobał. Grałem na PlayStation 3. Kupiłem też na PlayStation 3. I to, co mi się spodobało i z czego niestety wiele wydawców nie robi, to jest to, że skoro raz kupiłem na PlayStation 3 i została gra przeniesiona na PlayStation 4 i na Vita, to już drugi raz za nią nie musiałem płacić. To mi się bardzo spodobała, brawa dla nich. Tak powinien każdy wydawca robić. Kupiłem Child of Light, powinien mieć za darmo na trójkę i na Vita. Niestety muszę drugi raz kupić. No nic, to tyle tematem wstępu. Kliknijmy rozdziały. Jeżeli dobrze pamiętam, tak. No to zaczynamy od początku. Matka Monroe zawsze była lepsza w zaczynaniu rzeczy niż w ich kończeniu. Po śmierci matka zostawiła 300 obrazów, z których ani jeden nie był dokończony. Monroe też nie czuł się dokończony. W sierocińcu pozwolili mu zatrzymać tylko jeden obraz. Wybrał niedokończoną łabędzicę, która zawsze była ulubionym obrazem jego matki. Ale pewnej nocy obudził się i odkrył, że łabędzica zniknęła. Wziął srebrny pędzelek swojej matki i poszedł wzdłuż śladów do małych drzwiczek, których nigdy wcześniej nie widział. Okej. Jak widzicie, dostałem ten pędzelek. Wszędzie jest biel. Jedyny kolor, którym mogę, żeby wiedzieć, gdzie się poruszać. Okej, jak widzicie, tu są wszędzie ściany. Jest to w ciekawy sposób rozwiązane. Fajne i ciekawe rozwiązanie, że czuję, są tu przedmioty, ale nie widać. Są tu ściany, nie widać jej, dopóki nie nadamy im kształtu poprzez, widzicie, skrzynia. Lekko chlapnąłem, widać. Za dużo chlapnę, no to będzie tak jak z bielą. Za dużo. Co to jest? Trawa chyba, jeżeli dobrze widzę. Tam jest ławka. Chyba muszę tam iść, a tu. Od razu przyznam się, grałem w tą grę. Tak, wychodzę na jakieś drzwi. No już teraz nie zobaczę. Grałem już kiedyś tutaj, beczka. Grałem już kiedyś w tą grę. Tak jak mówiłem, na PlayStation 3. Później na PlayStation 4 zrobiłem 100%. Nie ma tutaj platyny za to. Jeśli ktoś ma możliwość zagrania, to albo kupienia, jeśli się waha, to od razu mówię, nie ma się co wahać. Gra jest naprawdę świetna. Warta zagrania, warta kupna. Mówię, jedna z tych wielu takich gier artystycznych. Dobra, idziemy tu tędy. Haha, fajnie. Dobra. Czyli muszę pójść gdzieś tędy. Ściny. Tak w ogóle jest tutaj ciekawe osiągnięcie. Powiem wam. Trofeum. Od razu się odezwą krzyki. Jakie osiągnięcie to na PlayStation. Na Xboxie. Bardzo ciekawe jest tutaj trofeum, że od tamtego miejsca, gdzie zaczęliśmy, widzicie tam wysoko, można chlupnąć tylko 3 krople czerni. A patrzcie, które doszliśmy. Wzdłuż jeziora, po kamieniach. Tylko i zaraz wam pokażę, do którego miejsca. Zaraz wam pokażę dokąd. Do końca, ogólnie tego końca rozdziału.
zaraz zobaczycie. Używając tylko jednego, trzech chlapnięć, nie więcej niż trzech chlapnięć. Tam jest... O. Proszę. Statueta... Statua... Króla. Jak widzimy. Tędy przeszliśmy. Dobra. No, musimy się dostać tam. To jest chyba... Tam nie. I... Jak widzicie, do tego muszę dojść później po tych schodkach. Mówię, naprawdę fajna gra. Postaram się wam przedstawić też grę podróż, jeśli będę... Dobra, i jak widzicie... O, odwrócę się, pokażę wam. Przyszedłem stamtąd. Bo tam, z daleka stamtąd. Tędy, później tędy. Jak widzicie, tędy, dobra. Żeby nie spaść. Dobrze idę? Tak, dobrze idę. To w ogóle będzie cała historia opowiedziana w takich... teraz zobaczycie. Teraz wam pokażę. Dosyć ciekawy sposób za pomocą takich historii, jak zaczęła się. Chyba tam muszę spać, z tego co pamiętam. Pewnie grałem w tą grę, ale to już jakiś kawał czasu. O, tu jest kura. Tam powinien być świnia, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, kura. To jest? Nie, to jest ręka z pierścionkiem trzymająca kurczaka. Tam jest świniak. Tak. Świniak z ogonkiem. Nawet już zapomniałem, gdzie ja miałem iść, wiecie? Aha, czyli tu przez bramę. Jednorożec? Pięknie. A tu jest upieczone coś. Dobra. My się kierujemy o tam. Aha, tak. Przypominam sobie drugą stronę, przepraszam. Tak jak mówiłem, twórcy od niedokończonej łabędzicy, nie wiem czy mnie przetłumaczyli, skoro przetłumaczyli całą grę, to czemu dali nazwę Unfinished Swan? Ale cóż, nie jest źle. No i to będzie koniec rozdziału, nie wiem dlaczego nie przetłumaczyli. Robią takie fajne, artystyczne gry, jakby było jakieś muzeum o grach, to pod tytułem artystyczne powinny być ich gry. Widzicie, odwrota się odbija. I zobaczmy, co tam pisze. Król był młody, arogancki i niebywale utalentowany. Uważał, że żaden kolor nie zasługuje, by znaleźć się w jego ogrodzie. Dlatego był on cały biały. Kiedy król rozmyślał, jakby tu stworzyć nowe kolory, do jego królestwa przyjeżdżało coraz więcej ludzi. Aż okazało się, że ma poważniejszy problem. Oczywiście. Jakiś król z wielkiego. Proszę, tutaj nachlapałem ja. Strasznie nachlapałem. Dobra. Okej. Idziemy. Tutaj była łabędzica. My tą łabędzicę w ogóle ścigamy. Zobaczmy. Czyli mamy iść tak, no chyba mamy iść tam, z tego co pamiętam, a tu? Chcę zobaczyć, co to jest. Aha, z tej strony mogliśmy przejść, ale nie przeszliśmy, dobra. Tam jest król, historia króla.
To będzie historia króla i trochę... No, sami zobaczycie, idziemy tam. No, łabędzica, stój. Dobra. Część druga. Jak widzicie... I do tego miejsca trzeba było przejść tylko z trzema chlupnięciami. Jak widzicie... Niezłe wyzwanie. Okej, okay, trendy ma przejść. Trochę się zakałapućkałem, wiecie? Za dużo dałem czarnego i mam problem. A, mogę wskoczyć. Odskoczyć, dobra. Więc jak widzicie, za dużo czerni, to też jest problem. Okej. Okay. Czy ja tam mam iść? Tak w ogóle czasami tutaj bywały balony. I po odblokowaniu balonów można robić szybko strzelający... O, teraz powiedzmy tak robię. Aha, czyli ona szła tędy. Czy mi to coś da? Szlauf, o właśnie, szlauf można będzie odblokować. Tam nie pójdę, okej. Okay. Czekajcie, bo widzę, że... Kurczę, ja dawno to grałem. O! Interesujące. No to ja zrobię tak. Interesujące. Aha, czyli zobaczmy, jeżeli chcę, to już nie pamiętam, ludzie. Okej. Okay. Czyli ona pokazuje, że powinienem pójść tam. No dobra. No to wchodzimy tu. Ciekawe, czy jak strzelę... Aha, czyli tam jest takie coś, dobra. Okej. Okay. I mam nadzieję, że doskoczę! Okej, okay, jest. Dobra. Na razie jest czerń. O, widzicie? Już się zrobiło siwo. O, zamknęli nas. Już się robi inny kolor. Nowi poddani króla mieli dość białego. O wszystko się potykali, siniaczyli sobie łydki, nie mogli trafić do domu. Więc zaczęli wszystko malować, niwecząc tym samym jego genialny zamysł. W odpowiedzi król zakazał posiadania niemagicznych pędzli i postanowił spędzić kolejny miesiąc, malując cienie. Dokładnie. Czyli mamy już cień. Dobra. Co już trochę nam więcej daje. Mamy cień i mamy niebieski. Dobrze. Czarna. Mam tu jakąś rybę interesującą. No i idziemy dalej. I już jesteśmy w trzecim rozdziale na 10. Dobra. No to wędrujemy dalej.
Fajnie byłoby odkryć kolejny kolor. Tam nic, z tego co pamiętam, nic. Król malujący króla, malujący króla, malujący króla. Znów nas zamknęli. Tu jest królewski hipopotam. Pisany przez króla. Zamek. Zamek. Aha, i wejście do labiryntu. Prawo, prawo. Lewo, lewo. Dobra. Co mi to da? Widzicie? Cały ten zamek, którędy szedłem. Tutaj zacząłem. Chyba tutaj zacząłem. Tak, tędy wszedłem. Chciałem jak wskoczyć tu? Mogę. Tak. No dobra. Czyli ja muszę iść tam. Fajowo. Zobaczmy. Pięknie, nie? A tam nasza uciekająca łabędnica, jak widzicie? O, nie ma szyi. Dobra. Napaskudziłaś tu łabędnicą. Czekaj, no. Dobra. Czyli my pójdziemy. Okej. Na razie nie będę chlapał. Mamy cienie. Chcę wam pokazać ten kawałek historii. Czyli tędy. Dobra, się zobaczy. Może nic się nie zabije. Dobra, i to będzie tu. Labirynt miał być pięknym miejscem i był nim w istocie. Nie miał być praktyczny i w istocie nie był. Całe rodziny błądziły tu miesiącami, poczta docierała z ogromnym opóźnieniem, a niektórzy martwili się, że tak duży labirynt na pewno zwabi jakiegoś smoka. Wreszcie nawet król nie mógł dłużej ignorować litanii narzekań. Po lewy widać smoka właśnie. Jakaś macka. Fajnie. Muszę wam powiedzieć, no strasznie im wyszła ta gra. Dobra, tutaj mamy pióro. Ale ja chcę dojść, o tam chyba na lewo, jeśli dobrze pamiętam. Do bramy. Dojdę? Tak, dojdę. Tylko nie wiem, czy ja przez tą bramę przejdę. Przejdę, okej. Jak ja mówiłem, grałem dawno temu. Może kiedyś jeszcze zagram. Może jeszcze kiedyś zagram na bicie. Zrobię sobie 100%, chociaż to osiągnięcie... O! Jest nasza ta łabędzica. Chociaż muszę przyznać, że... O! Króla tak bardzo denerwowali bałaganiarscy wymagający mieszkańcy królestwa, że postanowił zacząć od początku. Pewnego dnia namalował łódź i wyruszył na poszukiwanie nowego, idealnego miejsca. Powiedział sobie, że pewnego dnia wróci, żeby wszystko dokończyć, ale oczywiście nigdy tego nie zrobił. Tak jak z ludźmi. Zielona zawsze jest... Trawa zielona jest zawsze tam, gdzie nas nie ma. Chcemy w kosmos, a nie posprzątamy tu, gdzie jesteśmy. Dobra.
Pobędzi, co tam jest. Dobra, zobaczmy. Użyjmy teleskopu. Tak, byliśmy tam. Nie pamiętam, czy jakieś ciekawe miejsce. Aha, tylko w to miejsce możemy się pojechać. No dobra, to idziemy do... Po raz pierwszy od tygodni Monroe czuł się dobrze. Poczuł się jeszcze lepiej, gdy wiatr go pchnął i dosięgnął wreszcie łabędzicy. Czuł się tak wspaniale, że zapomniał nawet o tym, że ma lęk wysokości. Ale kiedy łabędzica zaczęła się wyrywać i Monroe fiknął na zewnątrz, od razu sobie przypomniał. Już by było po Monroe, gdyby ta historia była krótsza. Ale nie jest. I dlatego to był dopiero początek kłopotów. O. Dobrze. Czyli to był rozdział pierwszy. Teraz mamy rozdział drugi. Tak jak mówiłem, skończymy gdzieś tak w połowie. Tak mniej więcej wiem, gdzie to będzie połowa. Monroe wygramolił się z wody i zobaczył, że znajduje się w ogromnym mieście. Nigdzie nie było śladu łabędzicy ani nikogo innego. No, może poza czyjąś ogromną parą stóp. Należały do olbrzyma, który mógłby bardzo pomóc w złapaniu łabędzicy, ale... Niestety był to najbardziej leniwy olbrzym na świecie. I akurat tego dnia miał wolne. Uczcił ten fakt w tradycyjny sposób, a teraz odsypiał zabawę i nie słyszał, że Monroe coś tam do niego krzyczy. Kiedy Monroe szukał sposobu na obudzenie olbrzyma, dostrzegł coś jeszcze lepszego. Latający statek. No to jest to. Nic lepszego niż latający statek nie ma. Ten, który widzieliśmy w dodatku. Widzicie? Teraz mamy kolor niebieski. A raczej wodę, bo szybko wysycha. Czyli my jesteśmy tu. O, tam są nogi. Fajnie. No dobra. No to drypczemy. Nareszcie jakieś kolorki. Tam jest łabędzica. Okej, i podsunęła sobie. To chyba jego łokieć. No na pewno łokieć, skoro bambuch, skoro nogi ma tam. No, aż mu wąsy latają. No dobra. Zostawmy biedaka w spokoju. Napiszcie w komentarzach, jak wam się podoba ta gra, czy byście ją kupili, czy sądzicie, że warto byłoby ją kupić, gdybyście... O, czekajcie. Olbrzym zastanawiał się czasem, gdzie się podzieli wszyscy mieszkańcy miasta. Najbardziej się martwił, że jak wrócą, każą mu czyścić rynsztoki albo gasić pożary. Ale tak się nie stało. Dzięki temu najbardziej leniwy olbrzym świata był również najszczęśliwszym olbrzymem. Fajnie dla niego. No dobrze, czyli tam musimy wodę spuścić. Albo po prostu tam zejść, już nie pamiętam, zobaczmy. Wpierw zejdźmy, wiecie? Dobra. O, tam poszła nasza łabędzica. O, tam jest kolejna historyjka. Zanim król zaczął malować, zajmował się garncarstwem. Uwielbiał elegancką prostotę ładnego wazonu. Więc kiedy poddani narzekali, że miasto jest zbyt surowe i jakieś takie niewykończone, król ich ignorował. Ale kiedy zaczęli siusiać do jego wazonów, pośpiesznie zbudował kanalizację. No dobra. Dobra, tak jak tam wejść? Jak tu wejść? Zaczęli mu siusiać do wazonu. No też bym się wkurzył. A, tędy. Dobra, też bym się wkurzył, jakbym
Ktoś by zaczął siusiać do moich wagonów. Czekajcie. A, ten. Wiecie co? To tak szybko znika i to też szybko nie widać ten niebieski. Chyba część była lepsza. Dobra, idziemy do góry. Dobra, jesteśmy z powrotem w normalnym miejscu. Tędy wcześniej byliśmy. A, zobaczmy wpierw na lewo. No dobra. W takim wypadku zobaczmy szybko na prawo. Wyszliśmy stąd. No, dobrze, że się wróciliśmy, bo tam nie ma nic. Jak samo jak tu nic nie ma. Proszę, zaraz będziemy widzieć chyba całego tego. Fajny. Się rozłożył byk. Ciekawe co rozumieli przez to, że uczcił swoje normalny sposób. On chyba sobie wypił po prostu. Nie obsypia. Ładnie. No dobra. Czyli ja mogę tędy zejść. O tak. Byle nie do wody. Tutaj. I znów tutaj. No. Jeśli ktokolwiek z was grał również w... Okej. To mi się nie podoba. To były nie te pory. Jeśli ktokolwiek z was grał w inną grę twórców... O, ktoś tu grał w te... Hycle, my tak to nazywaliśmy, tam skąd pochodzę. No, tylko, że mieliśmy takie do podków, strasznie ciężkie. Jeżeli graliście w grę tego studia, tak jak już wspominałem, Podróż albo Flower, Flow, no i co oni to byście zrobili? To napiszcie, jak wam się podobały. Znajomemu poleciłem grę Podróż, no to był po prostu, powiedział, podziękował mi, powiedział, że nie żałuje pieniędzy, bo bardzo mi się podobała gra, że świetna. Okay. Dlatego jeżeli macie możliwość, polecam strasznie. Naprawdę, naprawdę świetne gry są od nich. Dobra. Chyba będę musiał tam wskoczyć. Takie mam przeczucie. Ale zobaczmy jeszcze tutaj. Tutaj oczywiście powinny być wszędzie balony, które już oczywiście wyzbierałem. Które wszystkie już wyzbierałem. No dobra, no to skoczymy. Tym się skoczy. A czy ja mogę jakoś biegać? Coś czuję, że będziemy tutaj... Czy ja mogę jakoś biegnąć? Nie, to jest ten. Pamiętam, że ostatnim razem też jasny gwint. Dobra, czekaj. I jest! Dobra, czyli nie trzeba było się rozbiegać, bo nie, i tak nie mogę się zrobić. O, proszę. To i to dla królowej i królowego. I króla. Jak ładnie z ich strony. No to zasuwamy na górę. Dobra. Tam była łabędzica, widzimy. A tam jest nasz cel. No dobra. O, tu jest łabędzica. Cześć. No kobieto, gdzie ty lecisz? No dobra, czyli ona wskazuje nam, że tam mamy iść. A tutaj co mamy? No idź, gościu. Aha, prawdopodobnie tutaj mieliśmy... O, tam kawałek chyba widzę tego. Naszego olbrzyma. Tutaj prawdopodobnie były... Balony. O.
Trochę chyba... Chyba... Nie no, jasne, nie, czekaj. Tak, ja muszę wziąć na tamtą konsolę przeskoczyć. Czyli... Jak to teraz zrobić? Kurtka. Czekajcie, jeżeli tutaj zeskoczę, czy ja tam podskoczę? Coś mi się nie zdaje. Dobra, zobaczmy. Tak, ja tam nie doskoczę. A muszę tam iść? Czy muszę tam iść? Tak, muszę tam iść. Aha! Aha, no tak, no dobra. Dlaczego wcześniej tego nie spostrzegłem? Nie wiem. No i dobrze, jest ustawione, fajnie. Hopla. Teraz w drugą stronę. Super, żegnaj smoku. Jaki smoku? Żegnaj. No, olbrzymie. Dobra, zobaczmy co tam jest. Jak widzicie, gra się o tak prezentuje. Jest krótka, bo ją można bardzo szybko przejść. Dobra, czekajcie. I czy jak ja... Okej, okay, mogę. Spójrzmy, co tam jest. No i proszę, tam jest łabędzica. Czyli wcześniej też pewnie, jakbym patrzył, to tam byłaby łabędzica. Jak ja mówię, bardzo ciekawa. I... bardzo ciekawa przygodówka. Miła. Może być taka ciepła, bez żadnego stresu, wszystko spokojnie. Dobra, podejdźmy do historii. Miasto napełniało się ludźmi, a ulice śmieciami. W przypływie gniewu król namalował w miejscu ulicy kanał, który zmył wszystkie śmieci wraz z kilkorgiem dzieci. Ale wraz z wodą pojawił się nowy problem. Winorośle, które zaczęły zarastać miasto. Mhm. Tak to jest, jak się w przypływie złości maluje kanał. Niech się pozbywa dzieci. Dobra, zobaczmy. Czyli nic. Gdzie tutaj mam iść? Nie, 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 nie. Tam jest coś paskudnego. Okej, czekaj. Czekaj, ludzie, bo coś tutaj widziałem. Aha, tam. A, poszło mi. Nie wiem, gdzie to się schowało, skoro było cały czas przede mną, no ale... Dobra, spuszczamy wodę. I mamy pnącza, po którym będziemy mogli się... O, jest łabędzica. Czyli musimy te pnącze tam poprowadzić do łabędzicy. No to zasuwamy. Ciekawy sposób, spójrzcie. Idzie tam, gdzie daje wodę. Dobra. Leczy się tam, gdzie są pęknięcia. No, dawaj. Rośniemy. Aha, tutaj.
Na górę. Na górę. Super, Armsko. Idziemy na górę. Na górę. Spójrzmy do tyłu. Czy tam coś mamy takiego, co byśmy chcieli? Jak widzicie? Idą tam, gdzie woda. To też jest fajnie wykombinowane. Tutaj, tutaj chcemy. Dawaj, dawaj, idą. O, tak. Tędy. Tędy. Tutaj jest pęknięcie. Tutaj jest pęknięcie. No, idzie. Idzie pnącze. Idzie, 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 idzie. No i poszło pnącze. Gdzieś tam z przodu pewnie znów się pojawi. Czyli my idziemy. Aha, my musimy tutaj pnącze. O, patrzcie, znowu to poskoczyło. Okej, dalej, dalej. Ja tam nie przejdę, dopóki nie będzie ładnego pnącza. Przejdziemy. Chyba nie spadnę. Nie, nie powinienem. Dobra, skakanie. Skikaj, chłopcze. Dobra. Teraz będziemy szli tam do góry. Wiecie co, ja bym odtędy, tak. Dobra. Cześć, jestem tu, tak. Pięknie. Teraz tam poszła. Aha. Czyli ja muszę... Ona tędy sobie... W ogóle niezłą ma perspektywę, że tak potrafi po ścianach chodzić. No cóż. Czyli tędy... Guciu mi to da. Dobra, idziemy tam na górę. Chodźcie tutaj, chodźcie. Chodźcie, tutaj, 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 tutaj. Stoj tutaj. Zdaje mi się, że tam. Rozwabić. A się palę. Boli od tego klika. No chodź. Nie? No to idziemy tędy. Tam nie chcę iść na bok. Tamtędy to mi się zdaje, że to musiałbym... Dobra. Nie chcę. To idziemy górą. I na lewo. I na lewo, na lewo, na lewo, na lewo. Staramy się nie zginąć. W sumie nie wiem. Nie zdaje mi się, że można zginąć. I to będzie ciekawe. Z tego co pamiętam, patrzcie. Dobrze, to my chcemy iść tam. Tylko jak? Aha. Czyli już za tę sprawę mamy most. Okej. To sobie pójdzie tędy, zieloną. Zieloną rurą tam. Jak widzimy, złoto nie przypuszcza. No ale dobra, to my chcemy, skoro przyszliśmy tędy, no to co nam to daje? Jakiego grzyba my się tu pchaliśmy? Aha, tutaj są schodki i tam. Wieloryb. Na górę. Dobra, tu trzeba trafić.
Idzie? No, dalej! No widzę, że powinno pójść. Kurczę, muszę chyba zeskoczyć. No patrzcie, jak zarosło, ale nie chcę do środka wleźć. No nic, dobra, próbujmy tutaj. Tylko, że ja wiem, że tam powinno to wyjść. No nic. A, jest! Widzicie? Czyli wlazł gdzie trzeba. Dobra. Pamiętam, że tutaj też spadłem. Chodźmy najbliżej. I proszę. Pałac. No i dobrze, jesteśmy w pałacu stamtąd. Przyszliśmy. Z tego co pamiętam, będzie trzeba wejść po drzewie. Dobra. O, proszę. Tam jest ten gość ciekawy. A, ja chyba tam będę musiał pójść. No dobra, czyli już tu nic nie potrzebuję. Aha, no tak, nie przeszedłbym tędy. Dobra. Dobra, zaraz tam pójdziemy zobaczyć tą historię. Ze wszystkich jego dzieł największym był on sam. No, facet miał ego jak stąd do... Dobra, zobaczmy historię. W odróżnieniu od elegancko przystrzyżonych królewskich żywopłotów, winorośle nie zamierzały pozostać tam, gdzie chciał król. Władca rozkazał więc, by poddani wyrywali każde pnącze, jakie zauważą. Ale ludzie mieli już dość niekończących się edyktów. Zaczęli pokryjomu podlewać winorośle. Trochę głupio rozrobili, bo winorośle, z tego co ja pamiętam, nieźle kują w tyłek. Sam tego doświadczyłem. No ale to jest sprawa. Dobra, zobaczmy. Gdzie my chcemy iść? Gdzie my, to są jakieś schody. Znów się zrobiło strasznie biało. Jakaś brama. Dobra, przynajmniej widzimy trochę zielonego. Nieźle. O, o, o. Dobra, gdzie my jesteśmy? O! Stół jakiś. Nie mam pojęcia, co to jest. Jakaś sala balowa. Tu mogę wejść. Obiad. To sobie nieźle podjada. Królewski. A, to ja muszę się dostać tam. Dobra, zobaczę, tam była jakaś fajna ta... O! Witraże. Super. Dobra, czyli musimy wejść na górę. O, a tam co? O! Obraz, pięknie. Pierwszy raz to zobaczyłem, wiecie? Nie widziałem tego wcześniej. Grałem wcześniej i nie widziałem tego obrazu. Tylko od razu tam poszedłem. No dobra, no to idziemy do góry. Już nas słaba będzica czeka. Ma nas prowadzić gdzieś z tego co widzę.
Pamiętam, dobra, idziemy do góry. O, tam jest łabędzica. Ej, łabędzica. Masz wody trochę. Tutaj. Tak, tam. Nie poczekała na mnie. No co za jaka. Dobra, idziemy dalej. Dobra, chyba tutaj mogę sobie... ...picnąć. Dobra, ja chcę iść na drugą stronę. Tutaj. Dołączy się do mnie? No to żegnaj. Prowadziłaś mnie przez kawał drogi. To, co widać przez tamten teleskop. I na tym odcinek ten pierwszy skończymy, drugi odcinek zrobimy następny, ostatni odcinek zrobimy następny razem. Król nienawidził morza. Wszystko przez jego pierwszy zamek. To była jedyna rzecz, jaką prawie skończył, choć zajęło mu to cały dzień. Ale potem przyszedł przypływ i zmył go do morza. Władca przysiągł, że pewnego dnia zbuduje królestwo, które będzie trwać wiecznie. Czyli wychodzi na to, że miał król słomiany zapał. Tutaj ledwo co robił. Nic nie ukończył, polasł sobie. No i ma taki charakter jak matka Monroe. Że też prawie zrobił. Tam jest tamto drzewo, a tam idziemy. Dobrze, pokażę wam tylko, co jest tutaj. Pokażę wam, co widać przez ten teleskop. I w sumie od następnego razu zaczniemy od tamtego piątego rozdziału, w tamtym miejscu. No ale cóż. Zobaczmy. Jakiś, to jest jego statueta. Statua. A w oczach... jest król, jego królewski hipopotam. Interesujące, prawda? Tak więc, na dziś to byłoby na tyle. Jutro, sądzę, skończymy ten rozdział, skończymy nie tylko rozdział, ale również całą grę. Jak powiedziałem, grę można przejść bez znajdziek, bez tego całego szukania rzeczy i próbowania, bo to przyświecało godzinę, czy może godzinę, a robiąc te wszystkie balony i inne rzeczy, sprawdzając gdzie, co i jak, no to trwa z 2 godziny. Tak mi się zdaje. Więc to na dzisiaj tyle z mojej strony. Jeśli wam się podobało, zasubskrybujcie proszę mój kanał. Na kanale też napiszcie komentarz, jak wam się ten odcinek podobał, jak wam się gra cała w ogóle podoba, jak się wam być może inne gry z tego studia podobają. I tak, to na tyle. Do następnego. Na razie.